Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Dzisiejszy mecz komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Już za chwilę przed Państwem kolejna odsłona Ligi Weekendowej. Jacku, przed nami. Czy będą prowadzili? Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca na boisko. Bramkarz spokojnie chwyta tę piłkę. Mało brakowało. Wszyscy myśleli, że to wejdzie, ale piłka odbiła się jednak inaczej. Teraz mogą odetchnąć. To naprawdę mogło paść i rywale mogą być wdzięczni losowi, że nadal utrzymuje się remis. Minimalnie inna trajektoria piłki i wpadłaby do siatki. Ależ dobra okazja! Świetna interwencja obrońcy, z tego mogła paść bramka. No, odmierzył to idealnie. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Eden Hazard, belgijski ofensywny pomocnik, grający zazwyczaj na lewym skrzydle. Czego możemy się dzisiaj po nim spodziewać? Podstawowymi atutami Hazarda na boisku są jego szybkość i umiejętność dryblingu. Powodują... Werner! Dobrze teraz bramkarz! No, zażegnali niebezpieczeństwo. Antoine Griezmann. Dobrze, ucieka obrońcom. Antoine Griezmann! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Marca los visitantes y parece oglądaliśmy que pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Con el 7, Griezmann. Wyszedł z piłką poza linię boczną, chociaż miał przecież sporo miejsca. Puyol. Przy piłce Messi. Ładnie się znalazł na skrzydle. Griezmann. Griezmann z wyczuciem. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Będzie chyba podawał. No tak! Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Hazard. I świetne przerwanie akcji przeciwnika przez Sergio Ramosa. Messi przed do przodu. Świetna akcja w obronie. No, poradził się z rywalem, ale będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Ansu Fati. Antoine Griezmann. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Adama. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Ale świetna szansa teraz. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Tej interwencji wyręczył bramkę. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Wynik 2-1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Słuszna decyzja arbitra. Będzie rzut wolny. Antoine Griezmann. Eric Cantona. To musi być gol! Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Bramkarz utrzymał ich teraz w grze, ale lepiej, żeby nie musiał tego robić ponownie. Panowie obrońcy, więcej koncentracji. I stracili piłkę. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Nelson Semedo.
Werner. Luis Suarez. I teraz Cantona. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Cierpliwie budują swoją akcję, marząc o strzeleniu wyrównującej bramki. I strata piłki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Obrońca na posterunku. Antoine Griezmann. Uciekł obrońcom. Gol! Mamy remis! Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Oba zespoły wciąż muszą walczyć o zwycięstwo. Jest 2-2. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Vinicius Junior. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Luis Suarez. Antoine Griezmann. Suarez teraz z piłką. Griezmann. I teraz Cantona. Griezmann przy piłce. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. 3-2. Za jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Ma szansę na dośrodkowanie. Bramkarz łapie piłkę i uspokaja obrońcy. Koniec pierwszej połowy. 3-2. 5 bramek. Było co oglądać. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Longle. Antoine Griezmann. Lionel Messi. I przy piłce Suarez. Ajaj! Nie ma bramki! Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Vinicius Junior. Werner! Ależ teraz ważna interwencja. Mogło być groźnie. Messi. Messi przyszedł do przodu. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Piłka oddana rywalom. No, odmierzył to idealnie.
Będzie chyba podawał. Zagrywa do tyłu. Jest gol! Wyrównująca bramka, proszę Państwa. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Próbują teraz skrzydłem. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na aut. Eric Cantona. Ależ walczą o piłkę. Teraz stracili piłkę. Griezmann. Ale szybko. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację. Kiepska interwencja bramkarza. Słuszny rzut karny. Bez wątpienia był faul w polu karnym. Sędzia wskazuje na 11 metr. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartę. I bramka rzutu karnego. Jest więc powtórka rzutu karnego. Bardzo pewnie go wykonał. Posłał piłkę w dolny ruch bramki. Co prawda bramka rzucił się we właściwą stronę, ale nie miał szans jej dosięgnąć. Podręcznikowo wykorzystane jest. Leo Messi. Longle. Deco. I teraz Cantona. Antoine Griezmann. To musi być gol! Raz, dwa, trzy, hat-trick! Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Wspaniały, fantastyczny wyczyn. Trzy bramki w dzisiejszym spotkaniu. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest dziś w formie, jest wyraźnie. Zobaczmy, co będzie dalej. Robi się niebezpiecznie. Werner. Gelson Martins. Wykłada piłkę koledze. Mogą teraz skarcić rywali. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. To może być bramka kontaktowa. I teraz bardzo ważny przechwyt. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Dobrze przesuwa się z piłką. Eden Hazard! No, gonią przeciwnika. Mam... Mamy bramkę kontaktową. Następny gol będzie oznaczał remis. 5 do 4. Wynik widzi. Postawa obrońców tak. Przesuwa się w stronę bramki. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Ależ wspaniale grają piłką. Gwizdek. Rzut wolny. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Robert Lewandowski. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Czy będzie bramka? Tak, bramka, ale...
ten stworzył fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak świetne, że bramkarz nie miał szans. I broni to Ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Świetnie teraz na wolne pole. No, coś musi z tego być. I proszę, bramkarz odebrał piłkę. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. No, wychodził tam sam na sam, podniesiona chorągiewka, no i mamy spalonego. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Ale Stig przychytrzył, znakomita okazja. Uderza Griezmann. Nie ma gola, tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł, ładny plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Robert Lewandowski ma miejsce na skrzydle. Timo Werner. Jest szansa! Karny tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek, tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. No to mogła być nawet czerwona kartka, a że sędzia nie wyciągnął żółtej, to już dla mnie wielka zagadka. Nie wiem, czy można tu mówić o wielkim szczęściu, czy wielkim niedopatrzeniu. Nie myli się, gol!